Teraz w prawy wypadłem. Uwaga, zrobię to. Nie pamiętam, jakie było intro w ogóle. W sensie... Jak... Danny Grant! Nie, nie, jest taka... Rapowy quiz Daily Grind. Dokładnie. W kolejnym odcinku rapowego quizu B-Wise Daily Grind witamy Janusza Walczuka. Hello. Brawo. Cześć, dzień dobry. Dziękuję za to, brawo. Janusz jest w Krakowie przy okazji festiwalu Czeluście. Jest po próbie, jest przed występem i pomęczymy go jeszcze trochę intelektualnie. No zobaczymy. Ja od siebie dodam tylko, że jeżeli uzyskam jeden punkt, to będę ucieszony. Tak oceniam trudność tego quizu. Doceniam to podejście. Dobra, widziałeś poprzednie odcinki? Widziałem. No okej. Dobra. Czyli wiesz mniej więcej, na co się piszesz. Wiem. Dobra, lećmy. Jest to ekscytujące wyzwanie. Wspaniale. A jaki ty jesteś rocznik? 9-8. No to jesteś najmłodszy na razie, więc zobaczymy. Wtedy co, bitwa w Płocku. Dokładnie. Dobra, to lećmy. Pytanie numer jeden. Nie mogę tak krzyczeć. Pytanie numer jeden. Który z albumów duetu Solar Białas został wydany w wytwórni Prosto? Stage Diving, 2013 rok. Świetnie. Brawo. Masz jeden punkt. Brawo. Dzięki bardzo. Się. Pytanie numer dwa. Pierwsza ksywa, pod którą nagrywał White 2115, to? White. Nie możesz tego mówić. Dobra, okej. Są dwa punkty już. Pytanie numer trzy, za dwa punkty. Do jakiej supergrupy należy Future? Pytam, myślałem, że polecisz tak od razu bez podpowiedzi, ale dobra. Kurde, wiesz co, powiem ci szczerze, że Future nie jest jednym z moich ulubionych, ale strzelę teraz i jeżeli to będzie słaby strzał, to wybaczcie mi. Ale mogę ci... Przeczytasz odpowiedzi. Tak, o, dobra, myślałem, że ten, no to dalej. Lecimy. Jeden, Dungeon Family, dwa, Zone Six, trzy, ATL All Stars i cztery, Do Żadnej. Do Żadnej. Nie? Dungeon Family. Dungeon Family. Jestem totalnym ignorantem w tej kwestii. Movement chyba bardziej niż taka supergrupa. Znaczy oni mają supergrupę. A kto jest jeszcze w tej grupie? Inaczej, bo to są dwie generacje. Mhm. Jest młodsza i starsza. W tej pierwszej generacji jest faktycznie Outkast, Goody Mob. Jest ich tam z 14 chyba. Mhm. Oni wydali album. On się nazywał Even in Darkness. Okej. I to jest jedyna płyta, która wyszła od nich. Natomiast Future jest w tej drugiej generacji, gdzie jest Killer Mike, Bubba Sparxxx i nie wiem, czy ty kojarzysz. Bubba Sparxxx to jest już druga generacja Dungeon Family. Tak, to jest druga. Kawał czasu. Tak, no nieważne, dobra. Ale to totalnie nie wiedziałem i teraz się... Nawet ma tatuaż tutaj na przedramionach. Kurde, powiem ci, że ja Future'a w ogóle, tak jakby to jest dla mnie taka osoba, która zawsze jest gdzieś z boku. Nigdy nie byłem wielkim fanem. Żaba zawsze był na przykład, a ja tak totalnie, wiesz... Pytanie numer 4. Pierwszy album, który wyszedł spod szyldu SBM Label w 2016 roku, to? BTO 1 jedyny. Jak? BTO 1 jedyny. BTO? Czy Białas Hate Me 4? Daj mi przeczytać. A dobra, no. W gorącej wodzie kąpany, młodzieniec. Aby śmierć miała znaczenie, Baby, Nowa Normalność, Hate Me 4. Hate Me 4. Ale przed Hate Me 4 wydaje mi się, że był jeden jedyny. Czy nie? Czy w 2017? Weryfikowaliśmy, ale sprawdzaliśmy jeszcze raz. Sprawdźmy to, mamy historię pomyłek. Bo prawdopodobnie, wiesz co, że oficjalne wydawnictwo było Hate Me 4, bo było w Empikach, a jeden jedyny był po prostu przez ich stronę dystrybuowany. Okej. Okay. Ale no, weź sprawdź to, proszę Czyli cię. Czyli jakby wypada uściślić to. Wiesz co, jeden jedyny nie było chyba pierwszą płytą wydaną przez SBM Label, bo jak ta płyta wychodziła, to SBM Label jeszcze nie istniało, dopiero powstało parę miesięcy później. I pierwszą płytą wydaną przez SBM Label było Hate Me 4. Pytanie numer 5. Wymień 4 albumy Kaza Bałagana. Narkopop, Radio Gruz, Chleb i Miód, Dobra, ja jestem fanem, także podałem moje ulubione albumy po prostu. Okay. Ja widzę tutaj, że zrobiliśmy
Zrobiliśmy coś dziwnego, w sensie ja mam pytanie z alkomańców, pytanie numer 6, dlatego wymyślę ci teraz na spontanie pytanie numer 6. A ja jestem też fanem alkomańców, może odpowiem. Ale to chodzi o to, że... To chodziło o co innego i nie mogę ci tego zadać, bo to jest specjalnie dla Koldiana pytanie, jasne. Ale uszyjmy coś. Proszę bardzo. Możesz teraz na szybko? Pytanie jest pytanie numer 6 i tak jakby... To... Zmieśćmy je w tych ramach. Tutaj było, wymień dwa tytuły albumów, trzy kropki. Więc Januszowi można coś wrzucić takiego. Zapraszam. To może dwa tytuły albumów Futura. Właśnie o to samo miałem powiedzieć. Hendrix i Pluto. No i będzie, no okej, okay, bardziej. Dobra, pytanie numer 7, mój drogi. Hitboy w wywiadzie dla Noisy przyznał, że beat do numeru Goldie, na którym ostatecznie nagrał A$AP Rocky, pierwotnie był wyprodukowany z myślą o innym nowojorskim raperze. Którym był... Lecisz tak z tego? Nie, arenia? Dawaj teraz... Dobra, 50 Cent, Joey Badass, Nas, Jay-Z. Strzelam. Uwaga, zaznaczam, że strzelam. No ale dajmy Joey Badass. Jay-Z. Jay-Z, kurde. Miałem taki, wiesz, miałem taką po prostu ułamek sekundy, że może Jay-Z, tak, ale pomyślałem, że tak kurde, za grubo jak chyba, dla nie? Ale... Znaczy za grubo, ale też z drugiej strony ten beat brzmi jak dla Jay-a. To prawda. Pytanie numer 8 jest pytaniem obrazkowym i chętnie, masz telefon przy sobie? Mam. Wysłałbym ci ten, ale nie, tylko przysięgnij, że nie będziesz, pliku nie że nie będziesz obsługiwać, że nie będziesz obsługiwał internetu, jak ci wyślę. Tylko dobrze, Bluetootha, dobrze, przysięgam. Bluetootha włącz. Widzisz to? No. Dobra, proszę teraz tego nie wrzucać w Google grafika. Dobrze. I czytam pytanie. Pytanie obrazkowe. Na zdjęciu widnieje łazienka nieżyjącej już wokalistki Whitney Houston, która zmarła na skutek przedawkowania dużej ilości narkotyków. Który raper wykorzystał to zdjęcie na oficjalną okładkę swojej płyty? Cztery odpowiedzi. No. Freddie Gibbs, Pusha T, Lil Peep, Kid Cudi. Na pewno nie Lil Peep i Kid Cudi. To od ten. A ja stawiam na Freddiego Gibbsa. Pusha T? Kurwa, no. Gruba afera wokół tego była. Kurde, ale no rzeczywiście, wiesz co, wiesz jak miałem, bo Freddiego Gibbsa raczej kojarzę okładki albumów. Pusha T to jest dla mnie kolejny future. Tak jak, to był, to nie, Daytona jest, tak? Tak, to jest Daytona i on, pierwsza kurwa, okładka no, tak, była inna i później Kanye zapłacił 85 koła dolców, żeby wykorzystać to zdjęcie. Mocno, ale no była afera. Traktuję, z tego co pamiętam, do tego samego dnia wyszedł album Testing A$AP Rockiego. O, tak. Pamiętam. Bo tam też super okładka. W ogóle, tak, no. Prawda. Pytanie numer 9. Pytanie wersowe, powiedzmy. Dobra. Wszechstronnym artystą nie jestem, to po pierwsze. Nie wiem, czy umiem coś jeszcze. Możesz zobaczyć na mieście. Kto jest autorem tych wersów? Iggy, Bedoes, Żabson, Małach. Małach. Nieść. No nie. To jest Żabson. Żabson? Płyty nie kumam, kawałek bardzo niedoceniony, mój ulubiony. Jaki? Chyba Invisible Man. O kurde, przesłuchałem ten kawałek raz w życiu, prawdopodobnie, naprawdę? Wiesz? Właśnie no. Wydaje mi się, że większości ludzi nie siadł. Ja kurde, naprawdę ja go bardzo ogóle... lubię, wracam po latach. Jest jednym ja, z to, że, wiesz, jaki dostanę wzrok meduzy po prostu. Taki, jak Mateusz mogłeś nie wiedzieć. Nie rób nic Januszowi. To jak mogłeś nie wiedzieć. Za dużo no, nie, piosenek no, wydałeś. Tutaj się wysypałem, ale powiem ci szczerze, że Żabsona ja tak w pełni... Pop, na Passion Fruit, ten styl tak jakby wiesz, z Paradox Gry, gdzieś tam z Biznesmen i dalej i Richard, co w ogóle katowałem mega, a z Niekumam miałem tak, że strasznie dziwne to było, to dla mnie było bardziej udziwniona wersja Żabsona. Nie wiem czemu miałem jakieś takie skojarzenie, że możliwe, że błędne, no, że nie, może maczałeś jakkolwiek palce w realizacji tego albumu? Niekumam? Nie. Wiesz co, jak robił Żabson Niekumam, to ja się w ogóle poznałem z Żabsonem w 2015 roku w styczniu na koncercie Tomba i Białasa, Tom Busy Night to się nazywało i promowało Booking Mixtape i wtedy Żaba przyjechał i pytał Solara, słuchaj, bo ja muszę dokończyć płytę moją, nie kumam, wiesz, żeby się, no bo co to umówić? I wtedy zagrał też trzy numery, Pokorę, Do Ziomów i coś tam jeszcze. No i właśnie jak grał Pokorę, to zaprosił wszystkich ludzi, którzy byli na scenę i nikogo nie było na parkiecie, wszyscy na scenie to robili. Ale właśnie wtedy pamiętam, że Żabson zaczął działać z Johnem. I ja dopiero zacząłem maczać palce w tym od połowy Interna Ziomala.
okay. nagrywania. Nie? Okay. Czyli tam 2018-2019. Okay. Ale jakoś poniekąd byłeś obok. Nie, byłem obok, tak, tak, tak. No, byłem obok tych rzeczy, to się działo gdzieś tam samoistnie. Jesteś Dobra. Piłkarzem, jesteś fanem. Pytanie numer 10 za 5 punktów. Dobra. Wymień 4 rapowe utwory, których tytuły stanowią imiona lub nazwiska piłkarzy. Musisz dodać do tego oczywiście wykonawcę. Okej, no to tak. Michel Anastasi, Michel Platini. I teraz się zaczyna gruba jazda, no bo tak. Ja tu jestem skłonny ci też podpowiedzieć. Bo nie podpowiadaj mu, bo leci. No czekaj, już dwa. Są dwa, tak? Mhm, tak, okay. Tak, tak, no. Michelem łatwo zrobię. Poleciałem, bo on wydał teraz epkę Eurotraf. Tak, no ale okay. poczekajmy, kurde, gdzie to... Tymek Puchacz, Puszka Kanta. Już mam trzy. Myśleliśmy też o tym utworze. Ale na przykład bardzo liczę na to, że wymienisz jeden numer, który jest, wydaje mi się... No i Dave, AJ Tracy, Thiago Silva. O to mi chodziło. Miałem go, ciągle, wiesz jak miałem, taki imaginację koszulki PSG, a teraz jego Silva gra w Chelsea i zapomniałem po prostu, wiesz, i ciągle miałem w głowie Marquinhos. Ale nie. Numer świetny i jest taki wykon live. No i jeszcze wiesz co, jeszcze dorzucę bonusowo mój ulubiony numer o piłkarzu, Young/Żabson, Piatek. Piatek. Tak. O tym też myśleliśmy. Też mamy, jeszcze był Multi Pogba. O, Multi Pogba, właśnie, ale... Mbappe był, Mbappe, trzech raperów grał Mbappe, tak. No. W tym BDS, tak? Tak. Tak. Dobra, mamy całość i robię ci suming. Daj mi chwilę, żebym to policzył. Dobra. Janusz Walczuk, punktów 15. Ale w zaciętej rozgrywce nie najłatwiejszej, nie ważne, że podjąłeś rękawice. Ale wiesz, doceniamy to, bardzo. Teraz, naprawdę... teraz sobie przesłucham wszystkie albumy Future'a. Muszę się po prostu odświeżyć. Ale dla mnie, wiesz co, Pat, ty jesteś współczesnym Markiem Sierockim. Bo wiesz, ty tak mówisz, a tak, to był ten album wydany w bodajże 93 roku, ale to druga generacja była tych, bo tam było ich 14. Proszę mnie poprawić, jeżeli się bardzo mi jest miło. Ten sznyt. Nie, jest ten sznyt. To ja doceniam i tutaj wszystko. Fajne, bardzo fajne porównanie, to jest wspaniały komplement, Kuba. Bo ja powiem ci szczerze, że na przykład ostatnio, jak dużo rzeczy robię i tak dalej, to przestałem być takim fanem tego. No. A to jest fajne jest bycie fanem, takim mocnym. Więc... No właśnie, ja wiesz, ja się łapię na tym, że mi zostało więcej wiedzy ze starych lat. Mhm. A teraz, nie wiem, to po prostu chyba taka naturalna kolej rzeczy. Ja wyleciałem z obiegu, jest tego za dużo tak no samo. No tak, tak, jest nie nadążam. Dużo, zdecydowanie. I kiedyś, tak jak widzisz, gazety leżą, to kiedyś źródłem informacji była gazeta. No. I jakby jest też dużo ciekawostek, też, bo nie wszystko wychodziło od razu do neta. I nie masz wrażenia też, że ta informacja, jeżeli jest w dzisiejszym świecie już, to jest dobrze przekminiona, co masz ty wiedzieć. Wiesz co chodzi? Już nie, tak. Już nie wychodzi jest tak, jest podana że... na talerzu tak, przez zazwyczaj tak, wytwórnie. Tak, tak, że nie ma już takich pikantnych szczegółów z backstage, z tego, tak. Co się tam dzieje, tylko wszystko za zamkniętymi drzwiami, a to, co ty dostajesz, to jest... Przekaz prasowy. Tak, odnoszę wrażenie, że dużo, jakby magazyny były bardziej popularne, to takie inside'owe jakieś no właśnie. Smaczki były bardziej dostępne i nieprzefiltrowane. A ile osób było w quizie w ogóle? Już? No. Kękę był pierwszy, później był Słoń, Paluch, Kobik, 4. I Paluch? No nie, policzyłem z palcem. Kękę, czyli jestem drugi w klasyfikacji Kękę, Słoń, generalnej. Paluch, Kobik. Jesteś piąty. Piąty, okej. Okay. No. Ale jest jeszcze dużo raperów w Polsce. Dobrze. Myślę, że... Czyli ja byłem najsłabszy teraz? No tak, no nazwijmy rzeczy po najmłodszy, imieniu. Najmłodszy. Ale dobrze. Ale... Nie nazywajmy tego... A dobra, a kto był... A Paluch był piąty? Paluch jest ostatni na razie, tak. Aha. Paluch jest, to znaczy... Ale Kękę moc. Kękę to ja widziałem, on jest kurwa. Ale Kękę jest ex aequo w tym momencie z Kobikiem, bo Kobik go ostatnio wyrównał, że tak powiem. Tylko jedna ile błędna oni mieli odpowiedź. Punktów? Ale 27. Muszę powiedzieć to głośno, Piotrku, nie obraź się, miałeś łatwiej. Trochę miałeś łatwiej i wszyscy mówią, że miałeś łatwiej, bo był quiz tematyczny z Tupaka.
A my też wchodziliśmy w to, ale spokojnie. Spokojnie. Jest pomysł też na delikatną na modyfikację formatu, ale to dopiero na drugi sezon od przyszłego roku. W razie czego planujemy. Ja podejmuję wyzwanie. No i pięknie. Panie, i właśnie na pewno to będzie bardziej przemyślane. Ale nie, to powiem wam szczerze, że jestem usatysfakcjonowany moim wynikiem. Tak? No jak tak, na te wszystkie rzeczy tylko ten Żabson, ale... Zwłaszcza, że naprawdę uważam, że może nie najtrudniejszy, bo to jest jakby dla każdego... Nie były łatwe. Nie były subiektywne, nie każdy ma inaczej, pytanie ale... o wersy jest moim zdaniem ciężkie. Jest ciężkie. Tak, zwłaszcza, że jak nie słyszysz numeru też, to jest musisz właśnie, musisz szybko sobie to dopasować gdzieś tam do, exactly. do tego. Nie, ale spoko, powiem wam, że spoko. Okej. Okay. Jeszcze dobra formuła. Fajnie. Kończymy, bo chyba najdłuższy quiz, ale bardzo sympatycznie się rozmawia, więc możliwe, że po prostu sobie idziemy przeciągniemy. Jeszcze chwilę. Jeszcze mamy niespodziankę. Dobra, niespodzianka. Ale to jest 3 minuty. Dobra. Dobra. Robimy cięcie. Zapraszamy do kolejnych odcinków już wkrótce. Elo.